Witam was tutaj, cześć, chciałbym za nas. Zapraszam was na kolejny odcinek z Discanals PlayStation 4 Master and Leeds. Scenariusze, pociągi i dzisiaj mamy kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy od rozbudowy naszego ludzi, mieszkania i zbudujemy nową dzielnicę mieszkaną. Co tu się wydarzyło? Halo? Okej, nie wiem, bo nie rozumiem. I zaczniemy sobie od drobnej rzeczy, czyli wybudujemy nową dzielnicę mieszkalną, ale trochę dalej niż ogólnie teraz to budujemy. Możliwe, że nawet gdzieś w tego rejonach. Kudne. Dobra, zaraz dogadam się z tym gościem. Nie muszę wam mówić, to właśnie do mnie teraz napisał. Dobra, no i tak. Ogólnie mam jedną rzecz, którą bym chętnie tutaj zrobił. Mamy tu dworzec jeden. Ale dworzec taki ogólnie też tutaj w centrum miasta też by się nam przydał. Się tak teraz zastanowiłem. Bo tutaj jest... Tu nie powiecie mi, że tutaj nie ma spociku idealnego na jakiś tor, który by tu się zjeżdżał w dół. Bo tu jest przecież. No akurat tutaj... Akurat co jak co, ale tutaj jest naprawdę ładny spocik na zjazd w dół. Ciąga. Okej. Pokaż. Pokaż jakby to wyglądało. Nie, chyba nie. Jest tutaj ładne te przestrzeń, ale tą przestrzeń sobie na razie zostawmy. Nie mam zamiaru chyba póki co jakoś tutaj specjalnie zajmować. Dobra. Tak, wiem, tutaj jest problem z tym gruntem, ale na razie z nim nie będziemy dzisiaj walczyć. Bo dzisiaj nie o to mi tu chodziło akurat w dzisiejszym odcinku, szczerze. Dzisiaj... po pierwsze... Czekaj, wyłącz mi tu siatkę. Linie pomocnicze, o i to dokładnie przy okazji. I przejrzyjmy sobie nasze linie pociągowe. Od tego zacznijmy. Okej, ta linia się... To jest tak, to jest handlowa. Stąd tutaj... Widzę, że całkiem dobrze się miewa. Dobrze, to jest akurat dosyć dobra wiadomość. Dalej. Kolejne. 74 osoby tu, 3 tutaj. Okej, dobra, ale tutaj przyjechał właśnie pociąg i to wszystko oprócz niego. Dobra, to jest dobre. Kolejna nitka. 48 tutaj, 3 tutaj i jedzie do ciebie. Dobra, widzę, że tutaj to wszystko jeździ w miarę. Dalej, 28 osób tutaj i tu są, no ładnie pełne te zapełnione, okej, dobra. Dalej, tu mamy 23 osoby, tu jest 6, to jest handlówka, nasz pociąg taki tylko i wyłącznie handlowy, którego sobie rozbudujemy jeszcze trochę dalej. Człowieku, ty mi tu nie wysyłaj miliony powiadomień, bo ja ci w trakcie nagrywania odcinka nie mam zamiaru podłączyć do żadnej imprezy teraz. Sorry, ale odcinek ważniejszy. Dobra. Tak, mamy jeszcze tutaj tą jedną nitkę. Tu możemy zwiększyć o jeden skład. Tak, bo tu jest akurat też duży ruch. I stąd, tutaj. Chyba rzeczywiście jest za mało. Chyba tu rzeczywiście muszą być dwa. Dobra, to tak, pierwsze co, rozbudujmy sobie właśnie. Nie wiem, czy ja to pokazywałem. To było chyba poza odcinkiem. Przeciągnąłem sobie tą autostradę główną naszą tutaj, co biegnie. Tutaj im zmieniłem podłączenie, aby mieli trochę łatwy, szybszy dojazd i żebym tutaj nie miał jakichś tam problemów. Dobra, to tak, zacznijmy sobie od tego, że wybudujemy sobie tu pewną drogę. Źle. Zacznijmy sobie tego. Zacznijmy sobie, wybudujemy sobie tą drogę. Źle. Nie, no ja to jak zacznę odcinek, to teraz zaczynam gadać głupoty. Czemu ta dzielnica jest źle wybudowana, tak poza tym? Dobra, już. Dobra, niech ci już będzie, że źle wybudowana. City Scanner, City Scanner. Co z tobą zagra? Dobra. Tu sobie damy kolejną stację, tak jakby coś. I stąd ten pociąg damy jemu tutaj. O, dokładnie. Dajmy tutaj stację. To się... Tu wiecie, jak oni się tu wycieszą. Tylko nie. Ten ciąg niech sobie trochę dalej pojedzie. Czekaj. Dajmy tu sobie taki wyjazd. Może być taki. O, coś takiego. Czekaj, to sobie wybuszmy, bo tu jest ładny zjazd i tu jest ładny teren gruntu, który bym sobie chętnie teraz tutaj... czekaj, to mi przyspiesz. O, dokładnie. Może nie aż tak. Dobra, tu jest lepiej. Ogólnie się mam dobry humor, więc powinien być dobry odcinek, tak poza tym. I z góry... Może się z nami umówię, że odcinki się pojawiają całkowicie nieregularnie. To co jest wpisane to jest mniej więcej to co powinno się pojawić. Ale jak wszyscy wiecie, odcinki na moim kanale się pojawiają nieregularnie i to dlatego, no wiecie dlaczego. Więc
Może przy tym rzeczywiście zostańmy. Dobra, tutaj się budujcie. Tu się nie handel buduje. Tak, handel będzie przeszczęśliwy, jeżeli mu tutaj to damy. Tutaj. Tutaj mogą być jakieś biura. Póki co. Tak. A właściwie to tu może być nawet jakiś handel. Czekaj. Tak, tu dajmy sobie jakiś handel. Taki na razie pseudo. Później będę myśleć co i jak dalej. Dobra, to tak, tutaj jest dobrze. Teraz tak, trzeba podłączyć ten ciąg-ciąg, aby on sobie nam tutaj ciąg-ciągował. Zrobiła się przynosić oczywiście. Jak ja nie lubię nic. Dobrze, tu widzę, że będzie problem. Tu widzę, że będzie właśnie o tym mówiłem problem. Dobra, to poczekaj. Poczekaj. Mamy tak, po pierwsze. Pierwsze i najważniejsze. My tu musimy sobie się dogadać z tym, że tutaj sobie obniżymy teren, o dokładnie, o jakoś tak, aby tu wybudować ładnie to torowisko obok. Obok tej naszej głównej sekcji, co nie? Wymienię tu, czekaj, wyłącz siatkę. Włącz linię pomocnicze, bo to właśnie do linii pomocniczej to będziemy ustawić. Czekaj. Dotąd, okej, okay, dobra, może być. I nasz ciąg sobie podjedzie dotąd i później będzie jechać tutaj, dobra, to jest dobre. Dalej, on musi przejechać konkretnie pod tym, bo akurat to jest tutaj ważne. I stąd sobie tu wyjdzie na górę. Dobra, sądzę, że to jest, jest to w miarę realne, choć tu widzę, że jest. Jest tu chuda kula się zrobiła, dobra, nie. Chuda kula nie. Dobra, podnieśmy tutaj trochę teren. I teraz powinno być trochę lepiej wyglądać. Bo ja takich tutaj rollercoasterów nie buduję. Rollercoasterów będziemy budować osobne miasto, dlatego spokojnie, spokojnie. To też będzie, ale nie tutaj. Jakaj nie. Nasza droga ma być tutaj. Stąd, tutaj, tutaj, tu się będzie ciągnąć. Czekaj, czyli może jeszcze trochę dalej. Dajmy to sobie tutaj podnieśmy. Czekaj. Jak może nie usłyszeliście właśnie, żeby nie wpadowywali. A czy ja wyraźnie nie mówiłem, jak jest nagrywanie odcinka, to znaczy, że się w ogóle do mnie nie wchodzi i nie macie prawa tutaj wchodzić. Weź się z kimkolwiek dogadaj. A później dziwię się, że ty się umawiasz z nimi i nie dopełniłeś słowa. Oni nie robią, to ja tym bardziej nie będę robić. Dobra, to powinno już im tutaj pomóc. Dobrze, i tak, nasz ciąg-ciąg, ten tutaj handlowy, ciąg-ciąg, będzie jechać sobie dalej tu. O, proszę bardzo, ciąg-ciągływać. I tu dajemy sobie przystanek, o, proszę bardzo, aby sobie tutaj jeszcze ciąg-ciągował. Dobra, ludzie się powoli budują. Ale powoli, no bo ja tutaj nie chciałem, żeby się nagle zaczęli budować pełną forsą. Handel póki co, dajmy sobie, żeby tutaj się udało, po prostu wokół tego, tak? Jakichś specjalnych pomysłów na razie tutaj nie mam, co do tego. Z tego tutaj ta stacja jest naprawdę całkiem blisko. I tu widzę, że jakiś jest korek. Czekaj, ile tu jedzie linii tędy? Fila. Nie no, jedzie. Czekaj, bo każda linia wjeżdża na swój własny tor. Okej, tu widzę dwie. Nie, to są dwie linie. To są dwie linie, dlaczego to jest taki korek? Chyba tego się niestety nie dowiem. Jedyne co możemy zrobić, aby trochę tu... Przepraszam, jeszcze raz. Aby trochę tutaj zwolnić ruch. Czekaj, daj mi tutaj linie pomocnicze. Akurat co jak co, ale korków nie będę tolerować pociągowych. Daj mi tu prostą. Daj mi tutaj zjazd w dół. Daj mi tutaj podłączenie dotąd. I tu będzie po prostu zjazd. A, dokładnie. Chociaż w sumie... Czekaj, włączmy to. To ten nasz pociąg... Daj mi tu prostą. Prosta będzie jechać... Tak, on może tutaj sobie jechać dalej. I tutaj, tu gdzieś przed tym zakrętem, po prostu sobie skręci. Kiedy nam fikołka pociąg, zabił nam fikołka. Okej, wspaniale. Dobra, to tak, teraz sobie wyremontujemy tutaj kładkę, bo nie z tych kładek lubię korzystać. Wiem, kładek nie powinienem tutaj budować, ale już niech mają, tak? Nie są aż tacy tragiczni ci frajerzy. Dobra, to tak, czekaj. Po pierwsze, mamy już trochę forsy, no bo dostaliśmy w ostatnim odcinku naprawdę bardzo ładną sumkę w pokaźnej pieniędzy. Więc możemy sobie puścić tutaj ten nasz
Ciamciąg całkowicie tutaj omijając tą stację. Tak, wiem, że właśnie nie ma tutaj szkodków, ale tu będą i tak dwie linie tędy się ciągnąć, więc usuniemy tą i tą. I niebieska będzie jechać. Aha, to nie ta linia. To czarna teraz trzeba usunąć. Dobra, czarna usunięta, niebieska przyciągnięta i czarna jedzie swoją drogą. Dobra, wspaniale. Dalej, aby dobrze nam tu ciągi jeździły, to tutaj trzeba postawić stację. Bo akurat tak co, ale to jest jedna z tych miejsc, gdzie są bardzo potrzebne pociągi, a ich nie ma. Zobaczcie, my go tylko tutaj postawimy. Patrzcie, co będziemy zadowoleni. Dobra, i tu będzie jedna. Tu będzie taki jeden pociąg. Swoją drogą, tu ten pociąg, a nie, on tutaj gdzieś jedzie dalej, dobra. Się zastanawiam, czy można jakoś tutaj to podłączyć, ale nie. Dobra, stąd. Okej. Nie. Wyłącz linie pomocnicze, bo teraz mi tutaj nie pomagają, a wręcz przeciwnie. Dajemy sobie tu, o, proszę bardzo, się podłączysz. I stąd. Tutaj. Dobra. No to badowe pociągi niestety będą musiały jechać tędy. W sensie, no, przez ten dworzec, chyba że mi się uda zrobić tutaj objazd. No, udało się. Świetnie. No to nie, pociągi nawet to badowe będą mogły to odjeżdżać. Akurat to jest zdecydowana wiadomość. No tak, wyłączmy pociągi międzymiastowe. I tutaj... Czy tu się coś buduje? Dobra, póki co na razie nie ma dudzą, że jest głośno, więc póki nie ma dudzą, niech już tak wygląda jak wygląda. Ten pociąg będzie musiał niestety trochę dłuższą trasę odjechać, bo tu nie ma podłączenia jako takiego. Nie wiem, czy zauważyliście. Bo ten pociąg jedzie tutaj i tutaj dojeżdża dotąd. Tak. I tu dalej on nigdzie nie jedzie, póki co. Póki co. Ale to póki co może się skończyć dzisiaj. A właściwie nawet teraz. Właśnie w tym momencie. No nie, może jednak. Oj, było, wskoczyło mi na chwilę. Okej, jeżeli wyburzymy wszystkie ścieżki, jakie znamy w tym rejonie i puścimy sobie nasz pociąg. Nie, nie ma źle. Okej, dobra, jeszcze raz spróbujmy. Jeżeli sobie byśmy tak to wybudowali, to też jest źle. Dobra. Tu weszło. Ale tu nie chcę wejść, no ku... Pociąg. Ty ze mną tak się... Ty to źle ze mną chcesz się dogadać. Nie, czy ty się nie chcesz ze mną dogadać. Dobra. Dobra, rozumiem twój tok myślenia, nie dogadam się z tobą. Ha. Co ty na to? Dobra. A nie, czekaj. Tu nie możemy tego tak zrobić, bo tutaj będzie po prostu... Tu się podobne problemy. Dobra, stąd... No stąd już nie masz mieć jakichś problemów. Dobra, jedyne co tutaj teraz będzie największym problemem, to jest to, że tutaj była ścieżka. I ta ścieżka będzie musiała sobie iść trochę inną drogą. Ojej, czekaj, tutaj była dowodowa, to ta dowodowa może ostać się. Ale tu było chyba jakieś przejście. Może nie. Chyba, że mi się jakoś tu uda wszystko ładnie wyreżyserować teraz. Czekaj, tu było, tu na pewno było dojście. To tak, o ile tutaj się nam teraz tego nie uda zrobić, to tutaj i tutaj, proszę bardzo, ładne połączenie. I tu, akurat do dworca, to sądzę, że może się przydać tutaj po prostu podłączenie. Więc sobie dajmy dotąd i stąd tutaj po prostu podłączenie. Dobra, to tak, to mamy zrobione. A teraz tak jak patrzę, to poczekaj, to ten pociąg, on tu będzie mógł jechać w inny sposób. Ale tamto, co przed chwilą wyburzyłem, nie było koniecznie niezbędne do wyburzenia, to jeżeli zrobimy to w ten sposób, nie będzie aż tak źle. Dobra, dajmy sobie coś takiego, a tu będzie po prostu zjazd w dół. I tak, aby się to ładnie podłączyło, to sobie po prostu zmienimy to w ten sposób. I w ten, okej, okay, dobra. I niestety smutna wiadomość. Ta linia kolejowa, wow, całe miasto zostanie usunięta na rzecz wybudowania nowej linii kolejowej, która będzie biegnąć. Czekaj. A, możemy gdzieś indziej? A, no tak, mamy tutaj ten ekstra tor, dobra, wspaniale. Kurde. Nie, ty nie możesz tutaj wjechać w ten tor. Dobra. Stąd tutaj nigdzie nie dojedziesz. Tu dojedziesz. Nie da.
Nie komplikujmy sprawy. Pociąg jedziesz tutaj, w takim razie, skoro tutaj nie chce mi się to dobrze zbudować. I jedziesz, wracasz jak najszybszą drogą. Jedziesz tutaj, proszę bardzo, i później tutaj. Teraz zobaczmy, czy jeżeli stworzy nową linię tutaj, stąd, i będzie jechać ona tutaj, tak, to ona się dobrze ustawi? Dobra. Dobra, jest dobrze, okej. Okay. Bo nie chcę, żeby z tego samego pionu startowały, skoro są dwa perony po lewej i po prawej. Tak przynajmniej sądzę, że to jest lepsze. Dobra, tutaj, tutaj, ło, ale zadowoleni. I tu będziesz wracać. Tak, jak zobaczmy, czy tu wszystko będzie mi ładnie funkcjonować. Okej, okay, tu jest dobrze. Tylko teraz się zastanowiłem, bo jak mamy tam zieloną, ta zielona wraca później w złą stronę, dokładnie. Okej, musimy zrobić jeden tutaj ekstra tor, którego nie było w planie przy budowie, no bo miał to zupełnie inaczej wyglądać. Dobra, tak, okay, to jest ten tor. I tak, czy tu mi się to uda? Nie, tu mi się to na pewno nie uda. Zrobimy tu małe zmiany, spokojnie. To wszystko wróci tak, jak było przed chwilą. Ale musimy zrobić niestety małe podmianki, aby to lepiej działało. Stąd musimy zrobić ekstra tor tutaj. O, dokładnie, tutaj takie coś. Najlepiej byłoby, jak to by było w tym kierunku, a nie, czekaj, w tym. Właściwie, czekaj. On będzie wracać, to nie, to musi być w przeciwnym kierunku, dobra, niech ci będzie. I stąd tutaj będzie po prostu zjazd. Dobra, zobaczmy, czy to będzie ładnie funkcjonować. Czyżby było to cały czas źle? Zielona linia, czemu ty się mnie źle słuchasz? O, jest dobrze. Bo to jest to, a zielona jedzie tak, jakbym chciał. Dobra, to mamy kryzys zażegnany. Zielona linia teraz tutaj jedzie naprawdę zygzaczkiem, jak będziecie później to widzieć, ale już trudno, dobra. 17 minut, dobra, przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli zobaczmy, jak tam sobie nasze miasto radzi tutaj w rankingach. Całkiem ładnie. Tak. Pociągi towarowe, nie. Zajmijmy się najpierw tak, bo musimy trochę rozbudować sobie miasto nasze, aby się ładnie, płynnie tutaj rozwijało. To dajmy sobie nową dzielnicę mieszkalną. Gdzie? Chciałem daleko, ale też nie jakoś strasznie daleko. Tak, bo ci mają tu problem kosmiczny, bo jest było za mało ludzi przed chwilą. Ale teraz już nie powinno być aż tak tragicznie, jak mi się przynajmniej wydaje. Możemy gdzieś niby tutaj stworzyć nawet taką dzielnicę. Chociaż sądzę, że lepiej byłoby gdzieś tu. Tak. Bo tu mamy ładny węzeł już na przyszłość przygotowany. Tak, wiem, tutaj też się coś przyda, ale tu będzie kolejny. Tak, tu będziemy też myśleć na tym, tylko nie koniecznie w pewnym momencie. Dobra, tu dajmy sobie taką ładną dzielnicę. Ja zaraz powiem, co to jest ładna dzielnica. Dobra, dajmy sobie odjazd na tyle, powiedzmy. A nie, czekaj. Dobra, nie, najpierw zacznijmy sobie od głównej drogi. Główna droga sobie będziemy tutaj biec. O, co nie? Tutaj jeszcze jakiś kawałek. I od głównej drogi tutaj później będzie po prostu autostrada. Tyle będzie tutaj dojeżdżać do tych. No tak gdzieś dotąd. Tu będzie sobie jeszcze jeżdżać nad. A właściwie to tutaj po prostu będzie już rozjazd. Ciach. Tu będzie zjazd. Ciach. I ciach. Okej, dobra. I dalej stąd. Tutaj. Tutaj sobie zjedziesz. I tutaj dojazd. Dobra, tu będzie całkiem nieźle. Co mi tu znowu zrzęcisz? Telefon. Ktoś do mnie napisał? PlayStation będzie o tym wiedzieć pierwszy chyba. Tak mi się tylko logicznie wydaje, że PlayStation powinno wiedzieć najpierw niż telefon. Wiem, że to jest telefon PlayStation. Ale no, mimo wszystko tak powinno to działać. Dobra, czekaj. Zróbmy ten ładny węzeł, bo to nie o to tu chodzi w tym scenariuszu. Od węzłów to już mieliśmy inny scenariusz. Zagoby, to były korki. Zrobiliśmy go na cacy ładnie. Dobra,
powinno to całkiem ładnie tutaj funkcjonować. Dobra, wracając do tego, co najważniejsze, czyli ta dzielnica. Będzie zbudowana oczywiście, będą w niej pociągi. Jakżeby inaczej by to było, bo to by ta dzielnica nie miała sensu. Dobra, jeżeli sobie zrobimy... Nie, to jest za mały odstęp. Dajmy sobie taki odstęp. O, dokładnie, z jedną luką. I tak, to jest długość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, a niech będzie na sześć, bo musimy mieć równą. I teraz stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, no i teraz tu musimy dojechać do tego i tu do tego. Dobra, i tak, pierwsze, zanim cokolwiek tu wybudujemy, to jest oczywiście dworzec. Dworzec sobie postawimy tu na końcu. Jeden, mamy trochę forsy, więc możemy sobie tutaj trochę zużyć. I tutaj będzie już na przyszłość drugi. On będzie póki co wyłączony. Nie, on tu będzie taki wyjazd. Dobra. No i tego sobie wyłączmy. Obydwa mają nie przyjmować pociągów zewnętrznych, bo pociągi zewnętrzne będą inaczej kursować w tym mieście. Znaczy, no, wiecie mniej więcej, jak będą kursować, już to pokazywałem wam. Dobra, no i tak, stąd, linią prostą, ten ciąg tu będzie sobie jechać najpierw do góry. Przejedzie nad tym i tu później sobie zjedzie w dół, ładnie. Ładnie, elegancko. Dobra, stąd tutaj, o, jak ładnie. I stąd tutaj już będzie sobie kursować, no wiadomo jak, tak? Stąd i czekaj, to wybuszmy sobie ten kawałek. I jeżeli tutaj sobie damy to, o, dokładnie, będzie ładnie dojeżdżać. Linię puścimy tutaj później, żeby nie marnować sobie póki co forsy. I tak, woda. Wodę sobie tutaj na razie pociągnijmy. Rury. Rury najbliżej będą chyba stąd. Tak mi się coś wydaje. Tak, musimy włożyć na pieniądze, tak w ogóle. Dobra, no i dajmy sobie, aby się nasi ludzie zaczęli powoli budować. Czyli pierwsze co? Dajemy sobie drogę od ciebie do ciebie. O, dokładnie. Wy możecie kojarzyć ten projekt drogowy z innej serii. Później tak. Chociaż taka dzielnica okrągła, o, to byłoby też dobre. To dzielnica okrągła tu sobie trzaśnie. Gdzieś tutaj. To w kolejnym odcinku możemy się takim czymś zająć. A tu taki jeden wielki plaster po prostu musiałem. Taki jak tam ostatnio daliśmy sobie na PC wersji. Stąd, tutaj. I tutaj, ale ładnie nam tu weszło, zobaczcie. Dobra, wyłączmy skrzyżowania, bo to się zrobiło tu. I tu. Prąd. Co do prądu, to cię podciągniemy prąd, bo tutaj akurat prąd nie ma jak się dociągnąć do ciebie. Skąd jest najbliżej prąd? Chyba sądzę, że jednak prosto jak pociągniemy, to będzie lepiej. Drut do ciebie. Dobra. I tak. Co tu dużo mówić. Dajmy sobie najpierw miejsca, które będą wyciszane przez biura. To będą te miejsca. O, dokładnie. Czekaj, tu i tu. Dobra, tu się będę wyciszać. Natomiast tutaj po całości, no. Nie będę mówić. Budujcie. Po prostu się budujcie w dowolnym miejscu. To nam powinno naprawdę teraz ładnie tutaj zająć miejsce. I budowa powinna być na tyle długa, abyśmy teraz nie mieli tutaj żadnych jakichkolwiek problemów. Z tym, że się tutaj będą teraz budować. Zaraz sobie zerknę na zegarek, żeby się przyrodzić, jak tam nasz czas wygląda tragicznie. Czekaj. Pokaż mi zegarek. 23 minut. Okej, nawet całkiem nieźle. Dobra, dalej. Tak. To sobie wyburzymy oczywiście, bo tutaj to byłoby trochę zbyt piękne. I dajmy sobie tutaj park. Ale widzę, że z tym taki jeden park byłby to trochę przymało. Chyba, żebyśmy go sobie tutaj... Nie, okej, dobra. Proszę bardzo. Taki to my będziemy mieli park. I do tych parków pomiędzy nimi tutaj będzie po prostu przejście. O. I stąd, tak, stąd będzie przejście raz. Tu będzie ścieżka 2. Tak właściwie. To tu nie trzeba już dużo więcej nic budować, żeby oni byli zadowoleni. Tu możemy sobie podnieść. I tu zjechać, jeśli już. I jeszcze takie dodatkowo tutaj przejażdżka rowerowa. Dobra. Tak, jakieś parki tutaj im daliśmy.
Najpierw trzeba podłączyć zasilanie do parku, bo do parku będą się budować póki co budynki. Tak niestety to jest z budynkami. A prąd możemy sobie podłączyć spokojnie od naszej stacji kolejowej. Dobra. Czy będziecie mieli prąd? Macie, okej, dobra, świetnie. Dalej, co by im tu się przydało? No szpital. Szpital by im się tu przydał, ewidentnie. Proszę bardzo, macie szpital sztuk 1. Dalej, krematorium 25 tysięcy, trochę dużo. Tym bardziej, że właśnie nam forsa zaczyna powoli właśnie znikać. Ale sądzę, że no niestety się też przyda. Niestety. Straż pożarna. Jeżeli chyba ją tu postawimy gdzieś w centrum, to będzie wszystko obejmować. No i policja, mała na pewno. Dalej, edukacja. Edukacja jest w miarę tragiczna w naszym mieście, więc jeżeli im tu postawimy podstawówkę, to oni powinni być zadowoleni. Najmniej od razu im dwie. Szkoła średnia może być, ale gdzieś tu trochę dalej. Na przykład gdzieś tutaj. Dobra, i widzę, że już jest fala drogowych wariatów. Zmienię tutaj kierunki i dajmy, aby tutaj nasze karetki mogły szybko i ładnie i zgrabnie dojechać tam, gdzie będą chciały. Czyli dajmy im po prostu duży wyjazd. Wyjazd, 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 wyjazd. Dobra, to powinno być dobre. Dalej. Dajmy sobie tak samo tutaj drogę, bo póki co to jest nasza główna i chcę po prostu, żeby miały tutaj dobry dojazd. Tutaj, zaraz, czekaj. Tu dajmy wyjazd, tu dajmy wyjazd, tu dajmy i tu jest dobrze. Dookoła tego, żeby nie było, my tu nie damy sobie po prostu im ścieżkę rowerową, żeby sobie jeździli. Jakby coś by nam mieli wypadek, to mają od razu blisko szpital, proszę bardzo. I tutaj powinno to całkiem ładnie się rozwijać. Dobra, póki co idą już. Forsa zaczyna się powoli kończyć, ale zarobimy 12 tysięcy tygodniowo, więc sądzę, że nie będzie źle. Dobra, podłączmy sobie to do naszej centrali. To tak, pociąg będzie jechać stąd, przez tą stację póki co niedziałającą. Ale oni są już zadowoleni trochę. I tak, to jest nasz ten tor. I czy mi się dobrze wydaje, czy ten tor nie ma jakiegokolwiek podłączenia z tym dworcem? Okej. To znaczy, że co? Zaraz, co? Czekaj, czekaj, czekaj. Czy mi się dobrze wydaje, czy to jest tak zbudowane, że nasz pociąg nie ma siłą rzeczy prawa wjechać tu? To trochę mnie się mniej podoba. Dobra, okej, dobra, jestem to w stanie zrozumieć. Dlatego my tu sobie zrobimy po prostu nową węzeł. Dajmy sobie to odtąd, dotąd i tak. Dajmy sobie, czekaj, linie pomocnicze niestety włączymy. Wyłączymy siatkę. I dajmy tutaj krętą. I dokładnie. Widzę, że jest już problem. Bo nie chce się tu wybudować tak, jak to było wcześniej. Kurczę. Chyba, że tu po prostu... Czekaj, teren. Jak to jest wyglądał z teren? No, dokładnie. Jest o wiele gorzej. Teraz się powinno tutaj dobrze budować. Dobra, forsa się powoli... Póki co niestety mniej zgadza, niż to było wcześniej, ale dobra. Chyba to niepotrzebnie ruszałem. Tak. Dobra. No cóż, ruszyłem i jak zawsze, jak coś ruszysz, to jest najgorzej. Dobra, to dajmy sobie tu po prostu ładny, mały zjazd. O! Dobra, mamy to. Jakimś dziwnym sposobem mamy to. Dobra, dalej tu. Raz, dwa, trzy. I widzę, że to się mało podnosi. Czekaj. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobra, stąd. Tutaj będzie po prostu zjazd w bok. Czyli tu sobie dajmy takiej. Stąd, bo tu musi te tory muszą skręcać jeszcze jednocześnie. Dotąd. Nie, takiej nie. Okej, dobra, trochę przesadziłem. Dotąd i tu po prostu sobie będziesz wjeżdżać. Dobra, to powinno być w miarę dobrym pomysłem. I damy to sobie, zastosujemy to sobie węzeł torów jedno, właśnie takich tych torów, bo ogólnie ich tutaj mało wykorzystujemy, a sądzę, że właśnie to jest trochę dziwne, bo akurat co,
Ale tego typu tory powinniśmy wykorzystywać dosyć dużo w tym tego typu scenariuszy. Dobra. To tak. Tu powinniśmy tak wjechać. I tutaj będzie to jechać górą. Więc tak, tu będzie na pewno podjeżdżać to pod górkę. I tak, tutaj, o, dokładnie. Czekaj, dobra, tu jest dobrze. I tu się masz nadaje pytanie, bo tu jest ten nasz duży węzeł i do tego dużego węzła tu musi wszystko wjechać. O ile z tym torem jest już problem. Myślałem, że nie ma problemu. Myślałem, że jest tak pięknie. Myślałem, że się jest piękne. Nie. Ale nie, spokojnie, nie. Nie łudźcie się. Dobra, dajmy sobie tu taki ładny dojazd po prostu. Czekaj. Czekaj, bo tu jest jeszcze to w powietrzu ładnie tutaj osadzone. Dajmy sobie dotąd dojazd. Czekaj. I stąd tu dojazd. Nie, to... Okej. To mnie się nie podoba, kompletnie. Kompletnie mi się to nie podobało. To było zbyt sztywne. Dobra, czekaj. Jeżeli to sobie zmienię teraz w ten sposób z kolei. I ten tu stąd będzie musiał inaczej wjechać. A ten tu stąd dojedziesz do siebie. Dobra. Stąd. Okej. I ten tu będzie jechać tak. Dobra, nie. Stąd. Czekaj, co? Tu nie ma torów, ale ma tutaj może... To jest trochę problematyczne, że tu się że tu nie ma torów. Tak, ciup. Dobra, poczekaj, to podnieś to. Czemu tu się nie pojawiają tory? Halo, gra. Ja naprawdę rozumiem, że ty mnie lubisz często nie lubić. Ale bez przesady, no kiedyś tu musisz zmienić swoje postępowanie. Czekaj. Czy ja dobrze rozumiem, że tutaj musi być po prostu jeden ciąg? No dobra. Dawaj teraz. O, mamy to. Dobra, świetnie. To teraz stąd. Będziesz jechać, dotąd, jak najdalej. I tutaj, dobra. I tu sobie po prostu zmienimy kierunki. Dobrze, to powinien być bardzo zły pomysł. Ale z drugiej strony też dobry, tak? W końcu jakoś to pociągnie tutaj rejon. Dobra. Okej. Linia usunięta. Dobra, jedziesz sobie stąd. Jedziesz przez tędy. Zadowoleni? Zadowoleni. Czas? Mniej zadowoleni. Jeszcze trzeba włączyć akurat ten odcinek do edycji. Fajnie. Dobra, no i pociąg powinien dojechać sobie spokojnie do któregoś z tych torów. Czy ja o czymś nie wiem, kurczę? Zaczynam się gubić. Aha. Czy mi się dobrze wydaje, czy my... To jest to, który... Te... To jest cały czas zły tor. To jest cały czas zły tor, no... Aha! Okej, dobra, wspaniale. Usuń to wszystko. Usuń. Wybudowaliśmy wszystko na zły tor. Po prostu pięknie. Akurat tego się nie spodziewałem. Dobra, to tak. To zrobimy sobie to inaczej. Ten to po prostu sobie odjedzie stąd. Tu, proszę bardzo. Kawałek. Tutaj. I tutaj, dobra. No i tak. Stąd będziesz mieć tutaj. Dotąd, ok. Linie pomocnicze. No powiedzmy, że może być stąd. Wyłącz linie pomocnicze. Raz, dwa, trzy. I stąd dalej linie pomocnicze trzeba. Przydałby się jakiś specjalny przycisk, czy jakiś skrót klawiszy. Przycisków na padzie.
Tak. To byłoby to. Dobra, wyłącz. Nie. Siatka na pewno nie. Siatka to zło. To są jakieś niepomocnicze. Dobra, daj to stąd. I tu daj jakiś zwykły podjazd. No, dokładnie. Stąd zaś. Daj to weź podłącz. No właśnie. Czekaj, czy tu by mi to weszło? Okej, tu mi ładnie wejdzie. To tu jedyne co włączy, to włączyć przecięte linie pomocnicze. I to połączyć. O, proszę bardzo, jakie proste. To teraz może, żeś łaskawy, byś to mi w las już. Okej, dobra, widzę, że tutaj się już ściągnie kawałek. Dawaj to weźmy tu podłącz. Jest, mamy to, w końcu. Dobra, będziesz jechać na ten środkowy tor, aby tu zbyt bardzo mi się już nie kręcić pod nogami. No i będziesz wracać. Ciach. No, wspaniale. W końcu już. Dobrze, czy pojawi się tutaj jakiś ten nasz pociąg? Nowy? Tak, tu widzę, że jest. Jest, mamy nasz nowy pociąg. Czy ktoś czeka już na linii? Nie, okej. Okay. I mają być 3 pociągi z tego, co mi się wydaje. Dobra, niech ci będzie. Czekaj, pociąg. Dawaj się. I przejedziemy się tobą. Pokaż mi, jak tam z czasem jesteśmy. O, to nawet będziemy kończyć zaraz. Tak, tu na razie przejeżdżają sobie przez stację i póki coś na niej zatrzymują, ale z ubiegiem czasu po prostu ją włączymy do naszego użytku publicznego, żeby z niej pociągi korzystały, ale póki co po prostu im tutaj postawimy, żeby już później w przyszłości nie kręcić. Ale powiem wam tak, że tutaj całkiem ładnie jest tutaj widok na nasze miasto, jak się jedzie tędy. Okej, dobra. Wjeżdżamy. No i zobaczcie, chciałem, żeby z każdego mostu korzystali, chciałem. No i mamy na mnie. No, a tutaj jest ta nasza nowa sieć. Wow, ale tu jest ładne torowisko. Trzeba będzie tu jeszcze to torowisko naprawić trochę. Może się za chwilę tym zajmę nawet. Jak włączę wysyłanie odcinka. Tak, to jest dobry pomysł. Tutaj jedziemy tędy. Dobra, tu jest całkiem dobrze. Tu jest bardzo ładny ten przejazd. No i tak, tu pociąg będzie po prostu wyjeżdżać. Tu pod górkę trochę. Tu jest trochę ostrzejszy zakręt. Okej, ten zakręt trzeba też jeszcze naprawić. I tutaj będziesz wjeżdżać. I tu dojeżdżać do tego. No, pokaż mi linię, bo to... Bo nie wierzę, żeby cały czas nikt nie chciał korzystać z tej linii. No właśnie. No właśnie. Też tak sądziłem, że ktoś jest właśnie tutaj. Tak samo jest ktoś tutaj. Dobra, bardzo dobrze to mnie cieszy. To cieszy mnie, że oni się tutaj rzeczywiście będą chcieli rozwijać. Druta to sobie możemy oficjalnie usunąć. I tak, przy okazji... Tutaj, proszę bardzo. Tu się budować. I tutaj wy też się dodać. Co do Duduta tego to akurat już tutaj nie chce, on musi zostać. Dobra, to byłoby nie tyle, tak? Bo tutaj pociągi już kursują. Powinniśmy mieć całkiem dobrze. Czemu nie chcą się biura budować w ogóle? Może dlatego, że daliśmy trochę za dużo na przemysł. Może. A to... Co to jest? Okej. Tego nie widziałem. Powiem wam szczerze, tej linii kolejowej nie widziałem. Mamy tutaj jedną linię kolejową, mamy tu drugą kolejową. Tu jest trzecia. Gdzieś tam. Tam jest czwarta. Okej. Tutaj, na górze, tam, jak się odpowiednio przypatrzycie. Czekajcie, pokażę wam, jak wejdziemy w mapę komunikacji. No, nie widzicie tego, ale tam, przy tym jeziorze, taki jest wąska wstążka. Tam jest jeszcze jedna linia kolejowa. No, to ja rozumiem. Dobra, to teraz się zastanawiam, czy jest sens i jaki jest sens i w jaki sposób najlepiej podłączyć podłączyć do sieci. Mamy albo, może podłączmy do tego, bo to nie jest jakoś tam strasznie używane póki co. Dobra. Aby to w miarę dobrze tutaj funkcjonowało, to sobie już zróbmy w tym odcinku i na tym zakończymy. Daj tu przejazd. Tu będziesz mieć zjazdu. Dokładnie. I tutaj też zjazdu. Dobra. No i tak, stąd dane sobie po prostu dojazd dotąd. Tutaj. I tutaj, dobra. Niech ci będzie. Dalej. Stąd będziesz tak... Nie, czekaj. To musi mi bardziej tutaj zakręcić. Wcześniej już tutaj sobie zostawmy, tak jak to wygląda. Ale tutaj, o, w ten sposób mniej więcej. Dobra.
I tutaj chętnie bym to zrobił tak po prostu, tak, no że, no tak, no że jest to tak po prostu, ale nie będziemy tego robić tak po prostu, tylko zrobimy już trochę sobie większy węzeł po prostu. Będzie tutaj po prostu, ale nie takie po prostu. Okej, była to mocnicza. Dobra. I ty będziesz tu po prostu jechać do góry. Raz, dwa, trzy. Umierasz ty. Dobra. Ta linia będzie sobie tu już powoli odjeżdżać. To sobie przejedzie nad tym. Ale nie chcę też jakiegoś takiego strasznego zakrętu. A tu będziesz zjeżdżać. A właściwie to nie. Tutaj zacznij skręcać ta nitka do tego. O. No powiedzmy, to nad tym mogę jeszcze popracować sobie chwilę, za chwilę. Zaś tędy będzie jechać nasz pociąg, ten co jest do tej głównej sieci. Bo teraz jak zobaczyłem ten węzeł tutaj co jest, myślę, że złamałem trochę. Ja myślałem, że ja to trochę lepiej zrobiłem, ale nie, że w ten sposób. Więc, no, no niestety, ale to zmieniamy, tak? Nie mam zamiaru z czymś takim tutaj żyć. Znaczy, nie mam zamiaru wiedzieć, czy coś takiego istnieje w moim mieście. No, tutaj, tu zakręcik i stąd. Okej, daj to stąd. Okej, tu widzę, że jest zły kierunek. I może teraz byś mi tu się łaskawie, ładnie wybudował. Czekaj. Stąd, tutaj. Dotąd. Okej. Ładnie tu się to wprostowało. Co są takie te podkłady trochę dziwne. Ale może być. Czy tu jest jeszcze coś do czepnięcia się? Chyba nie. Możemy dzięki temu to wyburzyć. I zanim wszystko będziemy sądzić, że jest już sprzedowe, to trzeba to podłączyć jeszcze. O, dokładnie. I teraz. Teraz. Powinno to w miarę dobrze już funkcjonować. Podłączyliśmy sobie przy okazji tutaj nowy bieg pociągów zewnętrznych tędy. Ja tutaj wątpię, żeby ktoś już z tego korzystał, no dokładnie. Bo to jest całkiem nowe. Pokaż tutaj, jak oni korzystają z tego. Dobra, na razie z tego też widzę, że jest zero. No ale to dlatego, że dopiero to teraz przebudowaliśmy. Tu jest duży ciąg pociągów do tego. Nie wiem, jest może dużo na tej linii. Okej. Tutaj też jest ładny ciąg pociągów i tutaj też się całkiem ładnie dzieje. Dobra, swoją nogą. Dzisiaj zrobiliśmy te nowe linie. Na sam koniec zróbmy sobie po prostu przegląd linii. Ta linia, dobrze, to jest ta krótka linia tutaj handlowa, ona sobie tak nie zostanie jak jest. Kolejna linia. Stąd, tutaj. Dobra, to jest dobrze, się odbywa. Kolejna linia. Stąd, a tutaj. No, widzimy ile tu jest teraz ludzi, pasażerów. Jak dla mnie to znaczy, że jest za mało wagonów. Dajmy sobie jeden ekstra. I może nam tu trochę, zobaczcie, już jest pełen. Pojawił się nowy ekstra i już jest pełen. Może trochę nam to oswobodzi, ale tutaj jest po prostu duży ruch, no bo wiecie czemu. Sądzę, że to możemy włączyć. Może będą z tego lepiej korzystać. Czy ktoś już korzysta z tej linii? Z tego dojścia tutaj? Nie, na razie nie. No ale to zobaczymy w przyszłości. Tak, bo nie ma jeszcze prądu jeszcze. Jeszcze mi tu będzie zrzędzić się o prąd. Ty jeden. Podciągnę ci prąd i masz działać, rozumiemy się? Mają na tobie już tam być teraz ludzi. Nie ma na razie. Dobra, nieważne. Kolejna, zielona linia. Łopanie. Dużo i już tu już widzę. A tym się za chwilę zajmę. Trzeba więcej. Niebieska linia. Jedziesz stąd. Tu. Też by się przydał jeszcze z jeden. To jest krótka linia, ale niech będzie już tyle. Czarne dobrze funkcjonują, podnieśliśmy budżet. Okej. Sądzę, że to jest i tak znowu. Dobra, dajmy 6. Widzę, że jest tu naprawdę popyt. Stąd tutaj jest dobrze. I ostatnia linia też jest w bardzo dobrym użytku. Dajmy sobie tu, też dajmy 6. Zobaczymy, czy... Czekaj, pokaż. One teraz musimy się pojawić.
Nie wiem, czy 3 trochę nie lekko przesada. No, dajmy z 5. Okej, pojawiły się w innych miejscach niż mnie interesują, ale dobra. Słynnego ruchu zrobiliśmy fosy. Dobra, czekaj, ta daleka linia. Nie, to nie ta. To jest ten niebieski. To jest to, okej. Czy ktoś korzysta z tego przystanka? Jest, dobra, dobrze, bardzo dobrze. Jeżeli tak korzystacie, to świetnie. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, możecie stać pod górę. Na koniec zwykniemy jak tam kamienie. Okej, powoli, powoli, nie wiem tego, co jest ważne, ale chcę jeszcze trochę tym miasto się pobawić. No i jeśli wam się podobało, możecie stać pod górę. Jeśli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i zobaczmy. I wtedy nie przegapicie żadnego mojego materiału nowego. No a już we wtorek będziemy obchodzić urodziny mojego kanału z okazji pierwszych urodzin. Także do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!